Chyba się zaczyna. Wtedy właśnie dusili się gazem i tak. Nope. Just nerves, I guess. Dobra, spróbujmy to zrobić. Oh my god! Ładnie. Pewnie dlatego tylko ładnie, że drugi po prostu za wolno reagował. Albo dlatego, że to jest bardzo ciemna strefa, chociaż nie wiem czemu. To raczej nie ta modyfikacja. Laser jest dosyć bezużyteczny. Tu chyba także dostawało się gdzieś punkty. Strefa bezpieczeństwa. Nawet nie wiem, gdzie ta strefa się znajduje. Może mapa nam coś powie. Electronics. Nope. Dolny pokład. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, do czego się odnosi ten klucz. W każdym razie wyłączmy te wszystkie kamery, żeby nas nie irytowały. I jeszcze chyba warto zajść do kajuty kapitańskiej. Tam także dostaje się jakieś punkty. Oczywiście moja myszka pada, przez co wyłączanie kamer będzie na tym poziomie bardzo wesołe. Rany. Serio? Seriously. Moja genialna myszka. Dobra, może zobaczymy inną... Wait for him to move again. Inną drogę na... Jak teraz widzicie, nagle mnie zauważyli, co jest bardzo interesujące. Czyli nie wiem... Może spadniemy... Tak... Hello? Tknąłem... Gro... To nie wyszło za dobrze? W ogóle nie wiem, kto tak cały czas biega. Czy ten strażnik zaciął się na drzwiach? Raz mi tak się zdarzyło. Jeszcze kilka takich faili naprawdę zmieni myszkę. Która nie jest może doskonałą myszką, ale na pewno lepszą od tej. Dusicie się? Dobra, nie też duś. No bo bierzemy to, laser, wszystko jedno. Włączymy te durne kamery, mam nadzieję, że tym razem z powodzeniem. No w każdym razie chyba pierwszy raz zauważyliście, co się dzieje, kiedy wyczerpiemy do końca ten pasek bezpieczeństwa. Po prostu tracimy całą energię z powodu, nie wiem, wyładowania prądem. Następnie włączy się alarm. Możesz? Dziękuję. Słyszę jakiegoś strażnika, ale on powinien bardziej znajdować się na zewnątrz. Ile tu mam multinarzędzi? Jedno. Po co marnować bez powodu? Można po prostu jeszcze raz wejść i szybami dostać się do tej kajuty, naprawdę. A że jestem taki skąpy, to oczywiście to rozrobię. Korytarz, kajuta. Kajuta jest tutaj. Jest tutaj. Oczywiście warto, naprawdę warto na początku załatwić tych dwóch strażników w serwerowni, czy w pokoju komputerowym, jakkolwiek to nazwiecie, ponieważ potem od razu oni będą zaalarmowani, kiedy spadniecie. Kolejny to są klucz.
Mamy login kapitana Xiao. Może Xina jeszcze. Tutaj mamy informacje na temat wirusa, czy procedurę załadunku. Kolejny kod, zbrojownia okrętowa. Mogę ją odwiedzić, chociaż... 20, 20, 20, nie. Captain Zhao, the helicopters will be there shortly. They're to be loaded for spraying of the virus. No delays. I want the helicopters operating before sunrise. No oczywiście mamy ewidentny dowód na to, że ten kapitan jest po prostu marionetką Simonsa. No i teraz wystarczy się wycofać. No w sumie, skoro mamy po drodze zbrojownia, co to było? 71324. Bardzo długi kod. Ciekawe, tych drzwi chyba zamknąć się nie da. Oczywiście, że nie. Co znów, jeśli macie kamerę, to jest naprawdę upierdliwe, że jest tym strażnikiem. No oczywiście, ciekawego... What? A, gościu za metalową ścianą słyszy, jak ktoś rozwala te skrzynki. Brak słów. Okej, to może się przydać trochę. Przewózka kapitana. Boże, co to tekst. No, to dowód na to, że jeśli wam szkoda pieniędzy na wydawanie... na wydawanie ich u szmuglera, wtedy możecie po prostu pozyskać lamy tutaj, także dużo lamów będzie w innych skrzynkach. O Jezu, nikt nie... Naprawdę. Gościu jest za jakąś ścianą. I słyszę wszystko, co robię. Okej, czyli teraz mamy 10 magazynków. O, całkiem dobrze. No dobra. Skończyliśmy sferę pokładową, teraz o wiele ciekawsza lokacja o nazwie Podpokład. Jej. To będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy poziom. Odkąd failowałem w nim tyle razy. Okej, czyli teraz, jak było wspomniane o wiele, wiele wcześniej, będziemy szukać wrażliwych punktów, czy tych spawów, mógłbym raczej to nazwać wrażliwymi punktami statku, czy kadłuba, które będziemy wysadzać lamami. Można by było także użyć gepa, jeśli ktoś ma. Ja swój wyrzuciłem. Co ciekawe, nie działają żadne wybuchowe beczki, co trochę mnie zdziwiło. Pierwszy spaw znajduje się tutaj, w tym wielkim pomieszczeniu znajdują się dwa spawy, ogółem spawów jest 5. Teraz, nie wiem, zapis. Lubię zapisać. Trzy kamizelki. Będzie bardzo przydatne. Chyba z dwie użyję w tej misji. Okej, tu zabezpieczam po prostu moje tyły, by... Przy wysadzaniu oczywiście wysypią się strażnicy. Tam w pomieszczeniu są strażnicy. Nie znalazłem za dużo dobrych opcji, jak ich zdjąć, odkąd trzeci dodatkowy strażnik pałęta się gdzieś po korytarzu. Co sprawia, że naprawdę cała procedura czyszczenia tych pomieszczeń jest dosyć irytująca. Teraz będą albo iść tędy, pałętać się po całym pomieszczeniu, co będzie wybrać. Okej. Wybrali trochę głupszy sposób. To także jest opcja, to nie jest aż tak bardzo skryptowane. Często zdarzy się, że po prostu jeden pójdzie gdzieś indziej. Chociaż... Nie, zdawało mi się, że to jest dosyć losowe. Może gdybym skoczył tam... Wtedy jakby, skąd by oni wiedzieli, gdzie jestem, czemu tutaj biegli? Nie, whatever. Zgaduję, że po prostu biegli do miejsca eksplozji. Chyba.
Zobaczmy jeszcze co w tej skrzynce. To nie jakaś amunicja, która tak pokazała. O, lamp, miło. Widzicie. Po raz kolejny gra wyciąga rękę naprzód w stronę gracza, żeby dać mu więcej lamp. Tak wygląda imponująca dziura. Na jakiej ścianie? Zapomniałem kompletnie, że jeszcze wykorzystam ten kod do podnoszenia mostu. Jaki on był? Jest jakiś kod bezpieczeństwa. 9753. Okej, ten most podnosi się, by pójść do tej sterowni. Właśnie budku bezpieczeństwa, tego się nie nazwie. Można wyłączyć za jej pomocą, tam jest terminal, wyłączyć te kamery. Jednak to kamery statyczne i w zasadzie mało mnie one interesują, odkąd to pomieszczenie jest jako pierwsze do wyczyszczania z tych spawów, czy po prostu pierwsze do eksploracji. Czyli nie, dezaktywacja tych kamer nie jest aż taka konieczna. Nie. Naprawdę muszę ustawić ten przycisk do wyłączania wszystkich argumentacji. Byłoby bardzo użyteczne. Drugi spaw, do widzenia. No, to ja dostałem. Ile zrobiliśmy? Co dziwne, dostałem, nie wiem, w lewą nogę? W lewą? Stałem bokiem i w lewo? Nieważne. Why not? Jestem po zero. Okej, czyli zostały nam jeszcze trzy spawy. Te dwa spawy niestety były najłatwiejsze. Niestety. Ta sterownia także, co jeszcze mogę o nim powiedzieć, jest dosyć upierdliwa. I w zasadzie, jeśli naprawdę... Tylko jeśli naprawdę chcecie tam pójść, to radzę to zrobić. Poza tym to jest naprawdę dosyć trudne miejsce. Tam jest trzech marynarzy, przechadzają się w taki sposób, że za bardzo nie można ich... Fuck, uszkodzić. What the hell? Watch yourself, this one's some kind of mech. Jak? Jakimś cudem nie trafiłem w niego paralizatorem. Okej, czyli tamte drzwi są tylko do otwarcia przez głupi terminal zabezpieczony jakimiś czterema multinarzędziami. Nie warto. Chyba, że to był ten kod bezpieczeństwa, naprawdę nie chcę się sprawdzić. Jestem zbyt leniwy dzisiaj. Okej, to pomieszczenie. To pomieszczenie będzie bardzo wesolutkie. Chociaż może najpierw druga strona. Odłączę pewne systemy. Tak jak takich strażników, którzy pamiętają się bez celu. To jest też coś w rodzaju systemu bezpieczeństwa. Tylko bardziej wrażliwy na atak. Okej, to pomieszczenie bardzo, bardzo trudne. Strażnik na górze, dwóch strażników chyba na dole. Bardzo ciężko... Jeśli chodzi o ciche podejście. Łatwiej jest po prostu skorzystać z tego terminala i wyłączyć jakieś pewne kamery w korytarzach. I zaczyna mieć chrypę. Właściwie to po tym pomieszczeniu będzie już trochę bardziej z górki.